Radio CKP.IDE. Danuta Stefanko, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj przeniesiemy się do Krakowa na projekt Polskie Wakacje, w którym uczestniczyli uczniowie i wolontariusze Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Pozostańcie z nami. W ramach polskich wakacji młodzi ludzie mieli okazję zwiedzić Kraków i Zakopane, pogłębić znajomość języka polskiego oraz wiedzę o polskiej kulturze, historii, dziedzictwie narodowym, tradycjach i geografii. Był to również czas na aktywny wypoczynek i wzmacnianie przyjaźni. O inicjatywie opowiadają kolejno Sebastian Zielonka z Towarzystwa Projektów Innowacyjnych oraz Dorota Rycak, psycholog kliniczny, w rozmowach z Anitą Cierkową. Jakie ma Pan wrażenia od pracy z młodzieżą? Pracuję z młodzieżą od 10 lat w tego typu przedsięwzięciach, ale ten obóz jest wyjątkowy. Są to polskie wakacje, jest to jeden z projektów realizowanych w tym roku przez Towarzystwo Projektów Innowacyjnych. I praca z młodzieżą była niesamowita, jest to wspaniała grupa, bardzo ambitna. Ocenili to również właśnie eksperci pracujący przy projekcie. Pani Dorota, psycholog, pani Agata, filolog polski, oceniła poziom grupy jako bardzo wysoki. Ale też bardzo dużo wynieśli z zajęć, bo za każdym razem, po każdym dniu pracy omawialiśmy jakby osiągnięcia uczestników. Też na obozie ważne było dla Was pokazać część psychologiczną z Pani Dorotą i też część taką kulturalną z Pani Agatą. To dlaczego wybraliście te dwie dziedziny dla tego, żeby uczyć młodzieży czegoś? W przypadku doboru jakby tutaj działań do tego projektu kierowaliśmy się jakby też sytuacją na Ukrainie, bo wiemy, że panuje wojna, te warunki są bardzo trudne. Ja też czasami bywam we Lwowie i w okolicach zawodowo, więc znam jakby te realia życia na co dzień. Więc wiem, jak ważne tutaj było jakby to przygotowanie psychologiczne do zajęć, aby młodzież po prostu nieco się zrelaksowała, porozmawiała o swoich problemach, a jedną kompetentną osobą takich działań jest psycholog kliniczny dzieci i młodzieży. Stąd zaprosiliśmy do projektu panią Dorotę, ale ponieważ jest to projekt jakby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego, więc druga część projektu dotyczyła rozwoju kompetencji językowych. I tu zaprosiliśmy panią Agatę. Pani Agata rozwijała wśród uczestników właśnie te kompetencje językowe, historyczne i kulturowe. To były jakby te dwie główne osoby, które prowadziły te bloki dla uczestników. A też wybraliście takie bardzo też kulturalne miasto. To jest Kraków. Dlaczego Kraków? Kraków z tego względu został wybrany i logistycznie, że dość niedaleko jest jakby tutaj Lwowa i Iwano-Frankiwska. I też to jest jakby ta kontynuacja, prawda, tych tradycji sprzed ponad 100 lat, kiedy był jakby jeden organizm, prawda? Kraków i Lwów dość mocno sobą współpracowały przed II wojną światową, jedna tradycja. No i to było jakby tym celem, ale Kraków jest też pięknym miastem, w którym jest wiele zabytków i poprzez jakby ten kontakt z kulturą materialną uczestnicy projektu mogą rozwijać swoje kompetencje z historii sztuki, kultury, ale też języka, bo mimo wszystko to, co zauważyliśmy, to zwiedzając zabytki, rozmawiają o nich w języku polskim. Nawet tutaj właśnie pani Agata czy pani Dorota wskazały, że często właśnie uczestnicy pytali na przykład, jak coś opisać, co o tym powiedzieć, albo dlaczego tak jest. Na przykład pytano panią Agatę o kopce, o kopiec Wandy, o Wawel, o legendy. To jest niesamowite. Też jaka ciekawostka historyczna, bo wiem, że pan interesuje się historią. Jaka też ciekawostka historyczna powiązana z Krakowem jest pana ulubienicą? Moim ulubionym miejscem w Krakowie jest Wawel i katedra. Uwielbiam to miejsce. To jest miejsce jakby tej, to jest kwintesencja polskości. Tam są groby królów, miejsca koronacji królów, czyli Wawel. To jest jakby niesamowite, ale też samo otoczenie. Kraków jest jednym z nielicznych miast w Polsce, który jakby przetrwał te wszystkie wojny, zachował tą pierwotną substancję miejską i też to właśnie wskazuje na... To właśnie też bardzo pomaga przy przeprowadzaniu tego typu projektów, prawda? To otoczenie, to miejsce. Tak szczerze, moim ulubionym miejscem w Krakowie to jest chyba dom Matejki. Bardzo go lubię. Przyjechałam tutaj na zajęcia z młodzieżą, aby nauczyć ich troszeczkę uważności, skupienia, pracy z oddechem, pracy z lękami również. To czym się tutaj zajmowaliście? Przygotowałam dla młodzieży zajęcia związane z emocjami. Malowaliśmy wspólnie wyspy samotności na przykład. Dzisiaj zajmowaliśmy się tym.
No tak jak powiedziałam, pracowaliśmy z emocjami, z pojawiającymi się lękami, żeby potrafić reagować na to, kiedy mamy stresujące sytuacje. Przede wszystkim chciałam nauczyć tej pracy z tymi emocjami, lękami ze względu na to, że młodzież jest z terenów objętych konfliktem, gdzie pojawiają się bardzo często alarmy przeciwlotnicze i na pewno wywołuje to bardzo duży stres i lęk, więc chciałam nauczyć kilku technik pracy z tym. Bardzo mi na tym zależało. A pomimo to, dlaczego Pani uważa, że takie tematy są ważne dla rozmowy z młodzieżą? Są ważne, ponieważ w szkołach nie uczy się za bardzo młodzieży tego, jak powinni reagować na swoje emocje, które się pojawiają, dlaczego one się w ogóle pojawiają, nazywania emocji, co jest bardzo istotne, ponieważ kiedy dojrzewamy, tych emocji jest bardzo dużo i czasami sami nie wiemy, jak na pewne emocje reagować. Także chodziło o to, żeby nauczyć i pokazać, w jaki sposób my możemy sami reagować na to wszystko. Tak? Bardzo mi na tym zależało. A też dlaczego wybraliście Kraków jako miejsce, w którym młodzież spędziła czas? Kraków jest bardzo pięknym miastem. Jest to typowo polskie miasto, jeżeli chodzi o architekturę. Jest dużo zabytków. Chcieliśmy pokazać te miejsca właśnie młodzieży. I też uważaliśmy ze względu też na dużą ilość zieleni, która tutaj jest, że będziemy mogli fajnie też popracować na zewnątrz z młodzieżą, jeżeli będzie ładna pogoda, która się akurat nam trafiła na te zajęcia na zewnątrz. Celem projektu było połączenie aktywnego wypoczynku z doskonaleniem umiejętności językowych oraz pogłębianiem wiedzy o polskiej kulturze i dziedzictwie, a także wspieranie młodzieży w walce ze stresem pourazowym związanym z wojną na Ukrainie. Inicjatywa stworzyła również warunki do budowania i wzmacniania przyjaźni między uczestnikami. Swoimi wrażeniami podzielił się wolontariusz Centrum Kultury Polskiej Andrzej Kamiński, który dostał się na studia do Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Stasica w Krakowie. Opowiedz proszę, jakie masz wrażenia po wyjeździe? No moim zdaniem było to takie, powiem szczerze mówiąc, że nie było to coś nowe, ale zawsze było fajnie po prostu spotykać się z kolegami, których dawno nie widział. Także było fajnie zobaczyć nowych ludzie i stworzyć nowe znajomości. Dobrze, co też ze sobą zabierzesz z tej podróży? No moim zdaniem, jak już powiedziałem, to nowych kolegów. Myślę, że trochę więcej znam teraz o Krakowie. No i trochę przypomniałem sobie historię. A też tak dla studenta, który mieszka na Ukrainie i zaczął studiować w Polsce, jak takie wyjazdy mogą pomóc ludziom, którzy zaczynają studiować w Polsce i dopiero pierwsze razy przyjeżdżają w ogóle do kraju? No moim zdaniem takie wyjazdy głównym jest to, że rozwijają trochę język, którym rozmawiasz. No i ogólnie różne warsztaty, które są prowadzone w języku polskim i są powiązane z historią, będą pomagać ci. Też takie ostatnie pytanie, takie blitz. Jakie jest twoje ulubione wspomnienie z wyjazdu? Moim ulubionym wspomnieniem chyba jest to, że pojechaliśmy w Zakopane, ponieważ bardzo lubię góry. No, po prostu zachwycała mi natura. O pracy z młodzieżą oraz zaletach podobnych inicjatyw opowiedziała Zofia Makar z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. No naprawdę bycie opiekunką jest bardzo ciekawe i jestem z tego zadowolona, bo to nie było już moje pierwsze doświadczenie, ale takiego miejskiego obozu to naprawdę pierwsze. I było świetnie, bo Kraków jest piękny i naprawdę taki zespół dzieci, który tu był, to też taka zjednoczona drużyna, z którą bardzo przyjemnie było pracować. I dlatego jestem zachęcana do pracy też na takiej obozie jeszcze raz. Dobrze, to też opowiedz, co robiliście przez te dużo dni. No tak naprawdę było dużo różnych warsztatów, bo najpierw były warsztaty psychologiczne i też dużo wycieczek Krakowem i właściwie też były jakieś warsztaty historyczne związane z legendami i też możliwość poznania więcej historii o Krakowie. No i oczywiście jakieś zapoznanie z kulturą i też częścią historii tego miasta. Dzieci chodziły na też różne wyjazdy, na przykład mieliśmy wyjazd do Zakopanego, też było bardzo ciekawe. Były na takiej znanej bardzo w Zakopanym górze Głupołówce. Bardzo mi się to spodobało, też takie piękne widoki na Tatry. No i właściwy odpoczynek na świeżym powietrzu. Dobrze, to też co ze sobą zabierasz stąd?
No faktycznie zabieram piękne wspomnienia. Zrobiłam dużo zdjęć, też poznałam ciekawe historie, a tak jak nadal będę studiowała w Krakowie, to też już mam jakieś ulubione miejsca, które poznałam dzięki pięknym instruktorom i też opowieściom o tym mieście, dlatego jestem zadowolona. No i też oczywiście, że już znam więcej historii o miasteczku, w którym będę mieszkała przez 3 lata moich studiów. Też bardzo dużo wolontariuszy naszych, którzy pojechali, będą studiować w Krakowie już nawet w tym roku. Jak uważasz, dlaczego taki wyjazd do Krakowa, takie poznanie się z kulturą może pomóc w podalszej adaptacji w Nowym Mieście? No faktycznie najpierw to jakieś poznanie geografii i takich miejsc, na przykład nawet sklepów czy muzea, które znajdują się w Krakowie. I też dzieci znaleźli na przykład swoje mieszkania, akademiki. Też zrozumieli, w jakiej miejscowości będą mieszkać i co tam można zwiedzać na przykład, albo gdzie można pójść, żeby coś zjeść. I myślę, że tym to pomaga, bo faktycznie już lepiej znają to miasto i nie jest dla nich całkiem nowe. Pracę z młodzieżą podsumował Augustyn Górny. Niechaj pan opowie, jakie pan ma wrażenia po takim wielkim terminie spędzania z młodzieżą. Z młodzieżą też z Ukrainy. To też jest trochę inny kontekst dla wielu Polaków, trochę inne realie. Mam raczej pozytywne wrażenia. Uważam, że grupa, z którą pracowaliśmy, jest mocno poukładana. Znaczy się dzieciaki są fajne, fajnie się z nimi pracuje, są zainteresowane. Niektóre wręcz głodne wiedzy i praca z takimi ludźmi jest po prostu przyjemna. No wiadomo, że zawsze na jakichś projektach jest tam stres, żeby wszystko wyszło jak najlepiej, o to każdy się stara. Dlatego czasem jest szybciej, dlatego czasem nie jesteśmy pewni, czy wszystko będzie okej, ale teraz, gdy przeprowadzamy tę rozmowę, już jesteśmy pod koniec wyjazdu i uważam, że wszystko było super, ze wszystkiego jestem dumny, z dzieciaków jestem dumny. Uważam, że wszystko wyszło naprawdę, naprawdę świetnie. A też jak to było pracować z młodzieżą, która, bo też był wspomniany temat wojny, jak to było pracować z młodzieżą, która w tym pytaniu była na tyle dorosła, że tak szczerze o tym rozmawiała, bo też mieliście warsztaty psychologiczne? Widać, że dla wszystkich to nie jest świeży temat. Każdy ten temat już omówił, czy z rodzicami, czy z bliskimi, rodzeństwem, z przyjaciółmi. Każdy wie już, jak ten temat poruszać, temat wojny, temat trudny. I myślę, że też w ogóle zaskakuje mnie to, jak po prostu dojrzałe mogą być młodzież, to jest młodzież, w takim wieku, że po prostu przyjmują takie informacje i jakoś to znoszą i idą do przodu. I widzę, że wszyscy raczej mają nadzieję i że starają się coś działać. A przy okazji żyć życiem codziennym, bo też o tym nie można zapominać, żeby też się uśmiechać, cieszyć. Ja widzę, że tutaj mimo, że momentami ktoś jest przygnębiony, ma gorszy czas, to jednak dalej my jesteśmy dziećmi. Dalej wy jesteście dziećmi, ja też jestem całkiem młody. I to jest ważne i widać, że właśnie, że mimo trudnych warunków jednak staracie się żyć życiem codziennym i to jest piękne. I właśnie w tej rozmowie z psychologiem to widać było. Pani Dorota z was właśnie to wydobyła. Że mówiliście, że no to jest trudne, ale żyjecie i to tak mnie porusza chyba najbardziej. A też dlaczego był poruszany temat kultury i takiej historii, też nie tylko całej Polski, a też Krakowa? Jak zachęcaliście też młodzież do poznawania takich, zdawałoby się, nudnych tematów? A ja nie wiem, czy kogokolwiek trzeba było zachęcać. Mi się wydaje, że większość z was była naprawdę zainteresowana. Z tego co wiem, to duża część z was ma jakieś korzenie polskie, też większość z was się uczy polskiego, duża część naprawdę mówi bardzo świetnie po polsku, na dobrym poziomie. I to, co mówiłem wcześniej, że naprawdę jesteście głodni wiedzy i chłonęliście te informacje naprawdę, naprawdę z wielką przyjemnością. Czasem było trudniej, po długich spacerach, kiedy byliśmy zmęczeni i już trudno się słuchało o jakichś legendach, ciekawostkach, muzeach, ale jednak mimo wszystko byliście zainteresowani i to też było super, też się fajnie na to patrzyło. Ostatnie takie pytanie strzelam. Jakie jest pana najbardziej ulubione wspomnienie z tego wyjazdu? O to muszę się zastanowić, bo ich jest bardzo dużo. Myślę, że jak wy mnie uczyliście ukraińskiego, bo ja też byłem ciekaw, żeby czegoś się nauczyć na tym wyjeździe i się razem śmieliśmy. Jakieś takie łamigłówki słowne mi dawaliście, językołamacze takie i to było śmieszne. Było dużo śmiechu, dużo zabawy. Ja wam mówiłem jakieś trudne czy słowa, czy powiedzenia, frazy. To było fajne, to było super. I tak nas zbliżyło. Całe mnóstwo zdarzeń było super. I dobrze je wspominam. Myślę, że jeszcze długo będę. Radio CKP IDE. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami.
Mimo tragicznych wiadomości z Ukrainy i kolejnych barbarzyńskich ostrzałów cywili, musimy pracować na rzecz lepszej przyszłości, walczyć o dobro dzieci i młodzieży oraz nie poddawać się zwątpieniom i beznadziei. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.